Witajcie kochani, witajcie. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak podpisywać basy w utworach na 3. Zaraz wam to pokażę. Startujemy, daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. Cieszę się, że was jest tyle na tym kanale i że tak aktywnie bierzecie udział w tworzeniu tych treści. Moi drodzy, niedługo kolejne utwory, ale na razie zajmujemy się zapisem właśnie, bo o to też pytacie mnie w wiadomościach prywatnych. Zapraszam serdecznie na film. Witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podpisywaniu basów na 3. Będzie to taki odcinek podobny do tego, co był tydzień temu, czyli wtedy mówiliśmy o tym, jak podpisywać na 4 i bardzo dużo osób napisało do mnie, że bardzo fajnie to zostało wytłumaczone, więc mam nadzieję, że dzisiaj też to tutaj zrozumiecie. Zaczniemy może od takiego zapisu. To jest oczywiście program MuseScore, możecie go pobrać sobie, jest darmowy do pisania nut. I teraz tak, moi drodzy. Mamy tutaj taki sobie zapis. Oczywiście różnego rodzaju zapisy będziecie mieli, ale głównie zapis akordeonowy, o którym już mówiłem na tym kanale, opiera się o dwa systemy. O system klucza wiolinowego wyznaczającego nam dźwięk G na drugiej linii i klucza F basowego, który wyznacza nam dźwięk F na czwartej linii. I tak to wygląda. Moi drodzy, dźwięki pojedyncze zawsze oznaczają, moi drodzy, bas podstawowy, a te tutaj oznaczają akordy. Teraz, jak to tutaj robimy? W momencie, kiedy mamy 3 ćwierćnuty, bo taki jest metrum, mamy 3 ćwierćnuty w takcie, 3 czwarte, czyli 3 ćwierćnuty w takcie, to tutaj musimy zrobić taką rzecz. Mianowicie musimy liczyć do 3. Czyli raz, dwa, trzy. I gramy bas i dwa akordy, moi drodzy. Raz, dwa, trzy. Bas podstawowy i dwa akordy. Jaki bas gramy, podstawowy, to jest w zależności od tego, jaki akord nam pasuje, tak? Liczymy sobie raz, dwa, trzy i zobaczcie, tutaj macie ewidentnie to pokazane, że raz, dwa, trzy, mamy tutaj ćwierćnuty. Ale co się dzieje, kiedy pojawiają się ósemki? Sytuacja jest bardzo podobna do liczenia tego, które mieliśmy tydzień temu w ćwiczeniu, w którym pokazywałem wam basowanie i podpisywanie na 4. Tylko tutaj mamy liczenie do 3. Raz i, dwa i, trzy i. I teraz zobaczcie. Jeśli będziecie podpisywać sobie basy, to zawsze musicie mieć to na względzie. Zobaczcie. Tutaj macie to dobrze pokazane, bo tak. Mamy półnutę. Czyli to są dwie ćwierćnuty. Moi drodzy, to jest też bardzo ważne, żeby się nauczyć podstawowego podziału. Jest cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka i szesnastka, moi drodzy. Także to są takie wartości. No i teraz w tym momencie mamy tutaj raz, dwa i tutaj 3. Ale żeby to dobrze policzyć, no to liczymy sobie przez i. Więc mamy tak. Raz i. 2. Na 2 gramy akord. 2 i. I na 3 gramy akord, a na i pojawia się ten ostatni dźwięk, tak? I tutaj mamy raz i. 2 i. 3 i. Moi drodzy. I zawsze gramy. Bas gramy na raz, na i nie gramy, na dwa gramy akord, na i nie gramy i na ostatni trzy gramy akord, tak? Moi drodzy, tak to wygląda i tutaj oczywiście mamy najczęściej zakończenia w piosenkach. Tak się tutaj przedstawiają, że mamy dźwięk jeden albo cały akord, prawda, tutaj w prawej ręce. No i albo możemy zagrać sobie
moi drodzy, cały ten przebieg, czyli bas, akord, akord na trzy, tak? Czyli raz i, jakbyśmy liczyli z ósemkami, raz i, dwa i, trzy i. I możemy zagrać tak, a możemy zagrać bez tych dwóch akordów, tylko na raz zagrać sobie bas i akord razem i te dźwięki. Coś takiego by było. Po prostu to jest taki zapis, że mamy bas na dole i akord i gramy to wszystko po prostu razem. I to najczęściej występuje na końcu utworu, kiedy mamy raz, dwa, trzy, raz. I takie zakończenie utworu, tak? Moi drodzy, popatrzmy sobie na nuty. Jak to jest? To jest taki prosty walc, ale jest tutaj też parę rzeczy się dzieje, tak? Liczymy sobie cały czas raz i, dwa i, trzy i. I teraz popatrzcie. Tutaj mamy punktę z kropką, czyli przedłużoną o połowę, czyli mamy tutaj jeszcze ćwierć nutę więcej, więc mamy tak, raz i, dwa i, trzy i. I tutaj jakby sytuacja jest normalna, tutaj to trzymamy i gramy po prostu lewą rękę, tak? Tutaj mamy też przedłużenie, więc ten dźwięk trzymamy cały czas przez dwa takty, grając lewą rękę. Co się dzieje dalej? Otóż tutaj liczymy już sobie na i, tak? Raz i, dwa i, trzy. Tu gramy, trzymając ten dźwięk, gramy, jak widzicie, lewą rękę i dopiero na i jest ten dźwięk H. I potem mamy raz i, dwa i, trzy i. I tutaj tak, jak było w tych taktach poprzednich. Tutaj mamy sytuację, gdzie gramy samą lewą ręką. Tak też może być. Moi drodzy, no i zobaczcie. Tutaj mamy taką sytuację, gdzie występuje triola. I teraz zobaczcie, jak to jest. Te trzy dźwięki gramy w czasie uderzenia tego basu. Także jak to tutaj policzyć? Bardzo prosto, moi drodzy. Bo tak, na pierwszej mamy tak. Raz i mamy uderzenie na raz. Potem mamy uderzenie na dwa. I tutaj te trzy dźwięki na uderzenie trzeciego basu. Tu na tym pierwszym dźwięku uderzenie basu występuje, tak jak macie to tutaj rozrysowane, moi drodzy. No i tak to wygląda. Myślę, że trochę Wam pomogłem. Mam nadzieję, że będziecie mieć jasność. Jak macie pytania, to pytajcie po prostu, a ja Wam odpowiem na te wszystkie pytania. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.